Tomku, widziałam w kilku twoich wywiadach, że ty powiedziałeś, że kobiety cię inspirują, dodają ci energii. Twoje partnerki cię inspirują, ale chodziło ci o partnerki zawodowe czy w życiu prywatnym też? A, i zawodowo, i prywatnie. Kobiety no jakoś zawsze, no, jako tancerz cały czas gdzieś te kobiety się, dużo kobiet się przewija w naszym zawodzie i w grupie, i mam różne tancerki. Mam właśnie takie szczęście, że moja grupa, tak sobie jakoś pomyślałem o tym, żeby te dziewczyny były różne. Jest Ruda, Paulina, która jest niebywałym talentem. Jest Ola, która ma króciutkie włosy. Jest inna dziewczyna, która ma długie glamour i każda jest z nich inną osobowością, w ogóle inne wizualnie. I myślę, że to jest taka... I one mnie właśnie inspirują na swój sposób, że każda jest inna i czasami... My jak robimy duży festiwal, to musimy różne style tańczyć i każda z nich ma coś innego, fantastycznego, co można pokazać i jakby nanieść pewien styl na całą grupę. No ale to te partnerki takie zawodowe, a jak z tymi prywatnymi partnerkami? Ojejku. Czego one cię nauczyły? Ojejku, to każda mnie uczyła czegoś innego. Ach, wiesz, zawsze mnie, moja kobieta musi mnie inspirować czymś. Zawsze muszę być, to znaczy mam tak, że po prostu chcę się być dumnym z kobiety i tym, żeby miała coś, co ci imponuje, żeby miała swoją pasję. No i... A Klaudia Halejcia nauczyła cię czegoś? Inspirowała? Niewątpliwie. Klaudia miała wiele fantastycznych zalet.